Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem Tola. I witamy Was na kanale Zaksiążkowany. Przychodzimy dzisiaj do Was z drugą częścią naszego mojego przewodnika dla czytelnika. Ale wymyśliłam teraz nazwę. Tak to się będzie nazywać, słuchajcie. W którym opowiemy Wam, jak czytać więcej i jak czytać szybciej. I może słowem wstępu, my nie jesteśmy absolutnie ekspertkami w tej dziedzinie, żadna z nas nie była na żadnym kursie szybkiego czytania. Ja tylko raz byłam na teście, który sprawdzał moją szybkość czytania, ale to jakby mnie nic tam nikt nie nauczył. Ja czytam szybko, bo ja czytam, jak jesteście ciekawi, a pytacie bardzo często, bo zresztą dlatego nagrywamy też ten film. Ja czytam między 120 a 140, 150 czasami stron na godzinę. Z tego, co mi kiedyś liczono, to tam było 1200 słów na minutę, ale ja już teraz nie dam sobie za to głowy uciąć. Ja tak mam po prostu naturalnie, słuchajcie. No i... Mi tego genu nie udzielono. Ale ty też czytasz bardzo szybko. Tak. Tola też potrafi po prostu przeczytać książkę w 3 godziny, tylko ona się szybciej... Nie chęci, tylko się rozprasza. Tak. Ja przeczytałam już w tym roku, mamy koniec sierpnia, przeczytałam 120 książek w tym roku, więc jakby, jak widzicie, moje szybkie czytanie na pewno pomaga. Ja ale się też, 5. Ale też, brawo dla Ciebie, Piona. Ale też mamy kilka trików dla Was, które mogą sprawić, że będziecie tych książek w stanie konsumować po prostu więcej w ciągu Waszego dnia. Więc dla takich kilku szybkich właśnie porad oglądajcie dalej film i my bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Pierwsza oczywistość, czyli audiobooki, których ja osobiście nie słucham, bo nie umiem i nie umiem się skupić. Ale... Nie każdy to na pewno będzie... Chociaż moim zdaniem każdy się może tego nauczyć. Tak, nawet nasza mama, która zwykle nie... Wiedziałam, że to będzie, nie? Słucham audiobooka. Wiedziałam, że ten błąd pozwala ci zostać na dole przy naszym nagrywaniu. Ja też, dokładnie. Nawet nasza mama, która nigdy nie słuchała audiobooków i nie była ich fanką, od 2 tygodni po prostu cały czas praktycznie na słuchawkach i słucha. Więc każdy się tego może nauczyć. To jest oczywiste, bo każdy wie, że to po prostu przyspiesza czytanie. Tak. Bo możecie to słuchać na przykład sprzątając, idąc gdzieś, czy tak rysując. Dalej. Rysując. Dokładnie. Ale też to jest dobry patent, jeżeli na przykład macie problem ze skupieniem się na książce, możecie jednocześnie czytać książkę i słuchać tego, kto co do Was mówi na słuchawkach. I to jest co prawda najwolniejsze wtedy czytanie, ale no wiecie, może to sprawić, że lepiej skonsumujecie po prostu historię. Więc o audiobookach wiadomo, ja słucham na Storytelu, słucham na Legimi, jest też Empik Go, wszędzie są darmowe subskrypcje tam na jakiś okres próbny, więc możecie spróbować, czy to jest dla Was. Subskrypcje są dosyć drogie, ale na pewno bardziej się opłacają niż kupować na sztuki, więc ja tak polecam. Koniec tematu audiobooków, bo to jest naprawdę oczywiste. 2. Czytanie w komunikacji miejskiej lub w kolejkach lub gdziekolwiek, gdzie czekacie na przychodni u lekarza. Tak, czyli podstawowa czynność każdego czytelnika, noście ze sobą wszędzie książkę. Zawsze. Tak. Jeżeli macie małą torebkę, to miejcie książkę w telefonie. Jeżeli macie trochę większą torebkę, to nawet jakąś cieniutką pakujcie do torebki czy do plecaka. Albo jak ja na chama, idźcie z książką. Idźcie z książką nawet w ręku, ponieważ nigdy nie wiecie, kiedy Was po prostu czas... Coś się wydarzy i będziecie mieli tego czasu dużo. W komunikacji miejskiej, jeżeli możecie czytać, bo nie macie choroby lokomocyjnej, to jest naprawdę dobre. Tak. Jak dojeżdżacie do szkoły, czasami dojeżdżamy 1,5 godziny w ciągu dnia prawda. W dwie strony, więc tu już macie jedną trzecią książki przeczytaną. To prawda, ja na przykład miałam w tamtym roku autobusy znaczy kończyłam szkołę o 13:30, autobus miałam o 14:30, ale on przyjeżdżał i tak o 14:50, no to słuchajcie, ja na przystanku cały czas w tym mrozie czytałam. I zamiast scrollować przez telefon, to po prostu lepiej mieć tą książkę pod ręką i motywować się nawet i ją po prostu chwytać i czytać. I kluczowe, zawsze miejcie coś przy sobie do czytania. Tak. Trzeci trik, który wiem, że na pewno wielu czytelnikom pomaga, to ustalanie sobie czasu na czytanie. To znaczy wyrobienie sobie rutyny, w której po prostu każdego dnia macie wyznaczone godzinę na przykład na to, żeby po prostu czytać książkę. A mnie to na przykład stresuje trochę, jak wiem, że muszę coś zrobić. Nie, to ja tak nie umiem, no nie, niestety. To też zależy od człowieka. Jeżeli jesteście zorganizowanymi ludźmi, którzy rozpisują sobie na przykład obowiązki danego dnia, to na pewno Wam to pomoże. Ja jestem taką osobą. I ja czytam ostatnio bardzo dużo rano, tuż po wstaniu, bo ja ostatnio się budzę wcześnie, koło 5:00 i wtedy sobie do 7:00 siedzę i czytam po prostu. Więc to jest naprawdę dobry patent, żeby właśnie zamiast robić inne rzeczy i trochę ten czas marnotrawić, po prostu mieć ustalony czas na czytanie książek. Dzięki temu więcej ich przeczytacie w ciągu miesiąca. Czwarty kolejny trik to jest dobry trik dla osób, które lubią spełniać wyzwania lub na przykład lubią
wiecie, challenge sobie robić, to kiedy czytacie książkę, na przykład, o, wezmę Wam to, co ja teraz czytam, jak czytacie książkę, to możecie sobie na przykład wkładać zakładkę w miejscu, do którego chcecie dzisiaj dojść i ustalać sobie, że nie odkładacie książki. A to jest fajne. Dopóki do tego miejsca nie dojdziecie. Dzięki temu, oczywiście to też zadziała tylko dla części ludzi, ale dzięki temu motywujecie się, żeby po prostu nie odłożyć jej wcześniej albo nie wziąć telefonu w rękę wcześniej, więc taki trik mały Wam polecam. Ja tego nie robię, ponieważ ja nie potrzebuję. Ja czytam tak długo, jak po prostu mam ochotę albo nie skończę książki, ale jeżeli macie problem ze skupieniem uwagi, spróbujcie tego. Słuchajcie, bardzo istotny piąty punkt. Musicie nauczyć się, tak jak ja, odkładać książkę w połowie, nawet jeżeli Wam się nie podoba. Znaczy wtedy, jeżeli Wam się nie podoba. Tak, jeżeli Wam się nie podoba. I słuchajcie, to po prostu jest istotne, bo nie ma co męczyć się z książką 3 miesiące, jeżeli Wam się nie podoba i później nawet nic się nie zmieni. No słuchajcie, to nie ma sensu. Czytać ma się dla frajdy, a nie po to, by przeczytać, więc pamiętajcie o tym. Dokładnie. I też bardzo często takie książki, które czytamy na siłę, bo Wam się nie podobają, wprawiają Was w zastój czytelniczy, tak. Przez co nawet jak skończycie tę książkę, nie macie już ochoty sięgać po nic innego, bo ta Czyli Was tak wymęczyła. Czyli mniej książek przez, załóżmy, 4 miesiące, no nie? Ja rozumiem, że to jest trudne, bo na przykład poświęciliście już dużo swojego czasu, żeby dojść do tej połowy, ale nie ma sensu się męczyć. Odkładajcie tak zwany, róbcie DNF, i już nie wracajcie do tych książek myślami, ponieważ nie ma to totalnie sensu. Nie podoba Wam się, nie zmuszajcie się. Kolejny szósty punkt, który uważam, że jest bardzo ciekawy, to róbcie sobie tak zwane buddy reading, czyli czytajcie książki z kimś. To znaczy, jeżeli macie wokół siebie kogokolwiek, kto czyta, na przykład wybierzcie sobie książkę, którą obie osoby są zainteresowane i czytajcie ją razem, żeby móc się wymieniać swoimi opiniami, móc się wymieniać przemyśleniami, tam gdzie jesteście, po prostu rozmawiać, dyskutować. Zawsze to motywuje do przeczytania tej książki szybciej, po prostu. Jeżeli nie macie kogoś, a wiem, że bardzo duża część z Was nie ma nikogo wokół siebie, kto czyta, są grupy na Lubimy Czytać, na Goodreadsie, na Facebooku. Są zaksiążkowana grupa. Zaksiążkowana grupa. Są właśnie youtuberzy na YouTubie, na Instagramie, bookstagramerzy, którzy robią tak zwane właśnie takie rzeczy, że czytamy wszyscy jedną książkę. Tego jest mnóstwo w internecie, więc nie musicie nawet mieć znajomych. Wystarczą Wam znajomi w internecie, tacy jak my. Więc to jest też bardzo dobry pomysł, uważam. My mamy takie szczęście, że możemy to sobie robić na co dzień, jeżeli mam ochotę, ponieważ ja czasami słyszę Tola! Okej. I czasami po prostu tak sobie to robimy, żeby się właśnie motywować i żeby nam to więcej też radości sprawiało. A poza tym, jak rozmawiacie o danej książce lub dyskutujecie, więcej też z niej wynosicie. Więc to jest bardzo dobra rzecz. Nawet jeżeli to są książki, na przykład klasyka, która nie do końca Was interesuje, albo literatura piękna, która jest dla Was trudniejsza, też sobie dawajcie właśnie takie książki i czytajcie je z kimś. Dzięki temu lepiej je wchłoniecie. I taki mój ostatni pomysł, siódmy, jak poświęcić więcej czasu na czytanie, jeżeli jesteście uzależnieni trochę od telefonu. W dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest stracić dziennie 2 godziny na przeglądaniu Instagrama, TikToka i Facebooka, chociaż nie wiem, kto jeszcze siedzi na przeglądaniu Facebooka, no ale wiecie, o co chodzi. Ja sama bardzo często muszę się po prostu zwracać uwagę i patrzę na zegarek, mówię, kurczę, robię to 40 minut i nic ze sobą nie robię. Są apki, które są właśnie dostępne do pobrania za darmo. Na przykład tu sobie wypisałam Forest App, która po prostu polega na tym, że włączacie sobie taką aplikację i ustalacie sobie czas, który chcecie poświęcić poza telefonem. I jeżeli uda Wam się na przykład 30 minut nie dotykać telefonu, drzewko w tej aplikacji Wam rośnie i dzięki temu możecie stworzyć własny las. I im więcej będziecie mieli tych pół godzin, które poświęcacie, wiecie, nie telefonowi, tym więcej macie drzew w lesie w swoim. Wow. Co? Fajne to. Dobra, czekajcie, ja muszę sobie to zapisać, słuchajcie, bo mi się to mega podoba. To może być właśnie motywacja dla Was, żeby po prostu, bo ja nie widzę, znaczy wiecie, każdy z nas siedzi na telefonie, to jest już jakby nieodzowna część naszego życia, ale można ten czas po prostu ograniczyć. I to jest tak, że jeżeli przerwiecie na przykład w międzyczasie, jak zanim ta pół godziny upłynie, to drzewko Wam obumiera i musicie zaczynać od początku, więc musicie dbać o swój las, bo każdy chce mieć dużo drzew. Także to taka jeden przykład, ale takich aplikacji jest o wiele, wiele więcej. Polecam Wam się zainteresować, bo po prostu może Wam to trochę pomóc. I tyle.
Ja na przykład mam też chyba na YouTubie ustawiony taki po prostu znacznik, że YouTube czasami mi się blokuje, kiedy jestem za nim za długo. To też, na pewno na iPhone'ach tak to działa, że możecie wybrać sobie limit przesiadywania na telefonie na określonych aplikacjach dzienny i jak go przekroczycie, to Wam się te aplikacje usypiają, więc to też jest jakiś pomysł, ale ja wolę zdecydowanie te apki z lasem, bo one są ładne, estetyczne i też takie, jakieś takie bardziej, wiecie. No, także to tyle, co wymyśliłyśmy dla Was dzisiaj. Mamy nadzieję, że coś z tego Wam się przyda. Jeżeli macie swoje pomysły lub swoje sugestie, to oczywiście też dawajcie znać. Jeszcze też jedna sprawa. Dla osób, które czytają powoli, to nie jest w tym absolutnie nic złego, ale pamiętajcie o tym, że im więcej będziecie czytać, tym bardziej macie szansę, że oczywiście. Po prostu Wam to się przyspieszy. Też często pytacie, czy my, jak my to robimy, że tak szybko czytamy. Czytamy po prostu dużo i czytamy od dawna i tyle. Tak, ale też z takich rzeczy, które mówią właśnie na kursach szybkiego czytania, nie czytamy każdego słowa w zdaniu. Ty je czytasz, nie? Ja tego nie umiem na przykład. Ja nie czytam, bo nie potrzebuję. Niektórzy właśnie każde słowo jakby mówią sobie w myślach. To Wam na pewno spowalnia cały proces czytania książek. Ja ogarniam wzrokiem gdzieś tam parę zdań do przodu, dzięki czemu rzeczywiście jestem w stanie stronę przeczytać na przykład w 20 sekund czy 25 sekund, ale to też zależy oczywiście od książki, od wydania i od w ogóle tekstu, bo to też nie zawsze działa. Ale słuchajcie, tak naprawdę żadne te triki na szybkie czytanie nie będą Wam potrzebne, bo wystarczy, że po prostu więcej będziecie czytać. Poświęcajcie swój czas wolny na czytanie, oczywiście jeżeli to Wam sprawia przyjemność, bo też nie ma sensu się zmuszać. No, także to tyle. Jeżeli film Wam się podobał, to koniecznie dawajcie nam znać i my teraz szybko Wam powiemy, co właśnie czytamy. Ja teraz czytam Gon, część 6. I Dzieci Krwi i Kości. Tak. A ja słucham w audiobooku, gdzie śpiewają raki i jestem zaskoczona bardzo pozytywnie, ale to więcej Wam powiem później. No dobra, to tyle na dzisiaj od nas. Mam nadzieję, że wynieśliście coś ciekawego z tego filmu. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie nasz kanał i to wszystko naokoło. Trzymajcie się ciepło! Trzymajcie się zdrowo! Cześć!